Czas na ustroń. Przedstawmy laureata. Zbigniew Niemiec urodził się w 1948 roku. Mieszkaniec Ustronia. W 1969 roku ukończył studium nauczycielskie we Wrocławiu. Pracował jako nauczyciel w szkole podstawowej w Wiśle, następnie w Urzędzie Miejskim w Wiśle jako sekretarz urzędu. W 1978 roku został kierownikiem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wiśle. W latach 81-89 był dyrektorem cieszyńskiego oddziału Biura Podróży Orbis, a następnie do 91 roku kierował oficyną wydawniczą w Ustroniu. Od 93 roku do emerytury pracował w firmie Dromex. Był współzałożycielem wraz z Bogusławem Heczko i Wincentem Bąkoszem powstałej w 1978 roku grupy plastycznej Brzimy w Wiśle. Przez wiele lat był członkiem Komitetu Organizacyjnego Tygodnia Kultury Beskidzkiej i autorem plakatów promujących imprezę. Zaprojektował maskotkę miasta Wisła – Wiślaczka. Był członkiem zespołu redakcyjnego pierwszych numerów Gazety Ustrońskiej i autorem winiety gazety. W swoim dorobku posiada liczne prace z zakresu rzeźby i grafiki użytkowej, opracowanie plastyczne tomików poezji, znaki graficzne kilkunastu firm spod Beskidzia, exlibrisy. Uhonorowany w 1987 roku przez ministra kultury odznaką Zasłużony Działacz Kultury. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w Ustroniu, Wiśle, Cieszynie, w Jabłonkowie, Bielsku Białej, w Warszawie, w Belgii, w Niemczech i Francji. W 1998 roku zorganizowano jego wystawę autorską w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, połączoną z promocją tomiku esejów pisanych gwarą pod tytułem Kaj idziesz człowiecze. Od 1986 roku jest przewodniczącym Rady Muzeum Ustrońskiego. Laureat jest zaangażowany w życie codzienne miasta i powiatu. Zainicjował i stworzył ekumeniczny portal stanowiący kompendium wiedzy na temat kościołów znajdujących się na terenie Śląska Cieszyńskiego oraz Moraw, dokumentując poprzez zdobyte fotografie i materiały kościoły różnych wyznań, w tym już te nieistniejące. Udokumentował 16 wyznań i ponad 280 kościołów znajdujących się na terenie dawnego księstwa cieszyńskiego. Społecznie opracował oraz przygotował projekty graficzne szlaku świętego Cyryla i Metodego, znajdującego się na zboczach Małej Czantori. Jest autorem ustrońskiego folderu dotyczącego rewitalizacji kościołów rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego pod tytułem Ekumenizm nośnikiem kultury. Szerokie zainteresowania artysty uwidaczniają się w wykonywanych projektach graficznych, logotypów stowarzyszeń kulturalnych i materiałach promocyjnych wydarzeń. Od 2010 roku jest zaangażowany w projektowanie i realizację dekoracji dożynkowej sceny ustrońskiego amfiteatru. Swoje życie i twórczość utożsamia z małą ojczyzną, którą stanowi ziemia cieszyńska, dla której społeczności tworzy i chroni od zapomnienia tradycje, mowę i kulturę. Statuetkę przekażą przewodniczący Rady Miasta w Ustroniu Artur Klus oraz burmistrz miasta Ustroń Ireneusz Szarzec. Uchwałą władz samorządowych gminy Ustroń laur Srebrnej Cieszynianki za rok 2018 otrzymuje pan Zbigniew Niemiec, mieszkaniec Ustronia. Laur Srebrnej Cieszynianki otrzymuje Zbigniew Niemiec za pełną oddania pracę na rzecz Stowarzyszenia Twórczego Brzymy, za inicjowanie szeregu jego przedsięwzięć, za organizację wielu wystaw plastycznych, warsztatów malarskich oraz wspieranie działalności charytatywnej stowarzyszenia. Była już mowa wcześniej o rzeźbieniu cieszynianki. Przy ustrońskim laureacie warto może podsunąć pomysł, aby cieszyniankę po prostu namalował.